Działa! Dlaczego miałoby nie działać? Przed chwilą testowałem. Witam was wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku najnowszej serii na kanale, która wyjątkowo nie jest prawie w żaden sposób powiązana z Pokémonami, minus mniej więcej styl grafiki oraz emulator VBA. Jeśli ktoś mnie jeszcze raz zapyta, na jakim emulatorze gram, gram na emulatorze VBA Visual Boy Advance. Drodzy państwo, oto nowa seria. Niestety już wam przyspieszyłem logo ekranu, ale macie dookoła layout, wszystko ten tekst, nie? Legend of Zelda The Minish Cap. Drodzy państwo, jest to gra na Game Boya. Może przede wszystkim zacznijmy od nazwania się. Czy powinienem dawać z małych liter? W teorii tak, bo wszyscy mają tutaj pierwszą literę wielką, pozostałe małe liter. W ogóle zauważcie, że są polskie znaki, to jest spolszczenie dosyć pięknie zrobione. Już za chwilę to kliknę. Niemniej jednak najpierw, drodzy państwo, takie słowo wstępu. Jest to gra, którą przeszedłem, w którą grałem jeszcze zanim zacząłem grać w Pokémony. Jak to możliwe, zapytacie? Przecież to jest w ogóle niemożliwe. Przecież jeśli zainteresowałem się Game Boyem, to muszę zacząć od Pokémonów. Otóż nie, bo to było tak, dosyć ciekawa rzecz. Mój kuzyn przywiózł mi Pokémony oraz Zeldę oraz parę innych gier, jakieś Metaboty, jakieś Yu-Gi-Oh, jakieś coś tam. Przepraszam was bardzo. Dobra. I w Pokémonach myślę, o, pograłbym w Pokémony, fajne, lubię oglądać, to sobie pogram. Idę do profesora i chcę wybrać Pokémona i nie mogę. I myślę, kurwa, co się dzieje? Tak, już wtedy mi takie brzydkie słowa do głowy przychodziły. No, zdenerwowałem się bardzo, bo nie wiedziałem, co zrobić. Gadałem ze wszystkimi w mieście, nic się nie dało zrobić. Myślę, nie pójdę przecież w krzaki na górę, nie? Wiecie, to były Leaf Greeny. Nie pójdę w krzaki na górę, bo przecież mnie zeżrą Pokémony. Ja muszę mieć coś do obrony. Chcę wybrać swojego Pokémona i nie mogę! Dlaczego? Dlaczego? Nie pomyślałem, że naprawdę muszę iść na górę. Byłem debilem. Dlatego zająłem się po prostu Zeldą i przeszedłem Zeldę i dopiero potem wróciłem do Pokémonów i takie, o, to chyba jest coś, co chcę nagrywać. Ale póki co mamy Zeldę i Zeldę bardzo chcę nagrać. Drodzy państwo, nie pytajcie mnie o więcej gier z serii Zelda, bo ja chcę przejść tylko Minish Cap, okej? Okay? Możemy się tak umówić? Mam nadzieję, że tak, bo już widziałem, pisaliście, że a nagrasz więcej Zeld i tak dalej, i tak dalej. Dobra, zajmijmy się czytaniem dialogów, bo w tej serii będę czytał dialogi. Są po polsku, dlaczego nie? Dawno, dawno temu, kiedy świat był bliski pochłonięcia przez ciemność. Ale się wczuwam, ja pierdolę! Z nieba spadły malutkie pikori, przynosząc bohaterowi ludzi miecz oraz złote światło. Dzięki mądrości i odwadze bohater pokonał ciemność. Kurde, a ładne widraże tak BTW, nie? Gdy pokój powrócił, ludzie otoczyli to ostrze świętą czcią. Nie mam głosu do takich rzeczy, ale lubię się pobawić, okej? Okay? Możemy się tak umówić, mam nadzieję, że tak. Dlaczego tak długo nie nagrywałem Zeldy? I w ogóle nie nagrywałem nic. Ponieważ byłem chory i mój głos szwankował, nadal szwankuje i będę kasłał raz na jakiś czas. I nie chciałem podchodzić do tego gameplayu z chorym gardłem i z nieumiejętnością zmiany głosu, okej? Okay? Teraz troszeczkę mi tych umiejętności powróciło, więc myślę, że będzie w miarę okej. Okay. A póki co możecie rozgromić buton do łapkowania, zanim Zelda zagada do naszego dziadka Kowala, a stanie się to już w tej chwili. Jak mam to powiedzieć? Dzień dobry, panie Kowalu! Zelda może mieć głos Rosjanki, why not? O, niech mnie królewna Zelda! Wymknęłaś się z zamku i przyszłaś tu całkiem sama? Ha! Tak, Pumba na mnie mówią na mieście! Wiesz co, mały, te dwa słowa rozwiążą wszystkie twoje problemy! Mam w to wyjebane, jak cudownie to brzmi... Nie. Minister na pewno się o ciebie martwi, przecież wiesz jaki on jest! O, nie martw się, nic mu nie będzie! Gdzie jest Peter? Całe miasto szykuje się do dorocznego święta Pikori. Pomyślałem, że pójdzie na nie razem ze mną. Nie masz nic przeciwko? Ha, to dlatego tu przyszłaś. Cóż, Peter pomagał mi do późna w nocy i jeszcze śpi. No ale, że mam pewną sprawę do załatwienia w zamku, to tak, może z toba iść. Peter, czas wstawać! Peter, czas wstawać!
dostawać! Widzicie, jak się wczuwam? Robię wam na żywo efekty dźwiękowe. Mam nadzieję, że wam się podoba. Swoją drogą spać w jednym tym, w jednym pomieszczeniu z dziadkiem, no nie wiem, ja bym się jakoś nie cieszył. Mam nadzieję, że nasz bohater ma inne te... Inne też... No, że to jest tylko dom jego dziadka, a nie, że on tu mieszka, tak? Swoją drogą, czy bohater jest elfem? Ma takie szpiczaste uszy, tak mi się wydaje, że to może być elf. Tak mi się wydaje. Mogę się mylić oczywiście, nie jestem pewien. Nigdy się nie zagłębiałem w historię tego uniwersum. No tak czy inaczej, idziemy dalej. Swoją drogą, dziadek nie wygląda na elfa. A może jednak... Hej, Peter! Jest tu królewna Zelda! Chciałaby wiedzieć, czy pójdziesz z nią na święto. Właśnie, Peter. Chodźmy razem obejrzeć święto. Pan Kowal już mi pozwolił zabrać się ze sobą. Tak, w końcu święto jest tylko raz w roku. Idź i baw się dobrze. A skoro tam idziesz, wyświadcz mi przysługę. Wyszło przez chwilę jak Yoda. Właśnie zrobiłem ten miecz dla ministra z zamku Hyrule. Chcę, byś go mu dostarczył. No. Przyjąłeś miecz Kowala. Upewnij się, że nie zgubisz tej bardzo ważnej przesyłki. Miecz ten będzie wręczony zwycięzcy zawodów. Nie zgub go, jesteś jej przyjacielem z dzieciństwa, ale pamiętaj, Zelda jest królewną Hyrule. Hyrule? 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 Wydaje mi się, że Hyrule. Strzeż jej, nie pozwól, by stało się jej coś złego. Nie martw się, panie Kowalu, nic nam się nie stanie. Dalej, Peter, chodźmy obejrzeć święto. Ej, zapierdolicie mnie za te teksty jej. Ale dobra, możemy się pośmiać, bo dlaczego nie? Ja lubię się śmiać z głupkowe tych rzeczy. Dostajesz 20 rupii, wspaniale. Drodzy Państwo, jesteśmy na emulatorze VBA, więc działa tu przyspieszenie. Mogę zapierdalać, mogę się turlać, patrzcie. I turlamy się. Zajebiste. No, jeśli ktoś jest nowy na tym kanale, kręcę swój content głównie wokół Pokemonów. I ja jestem człowiekiem, który czasem lubi się podrzeć i powygłupiać. Jeśli wam przeszkadza, to idźcie stąd. Jeśli nie, to zostańcie i zostawcie subika i łapkę. Peter, tutaj! Najpierw ja bym chciał... O, właśnie, bo z krzaczków można dostać hajs. To jest dosyć sympatyczne. Muzyka w ogóle w tej grze, muzyka jest... O, dostałem serduszko. Dobra. Akurat w tej chwili jeszcze nie, dopiero później będzie taka super muzyka, nie? Peter, chodź szybko! Biegnę. Tutaj, no i ruszysz się. No to ruszamy się. No i jesteśmy, miasto Hyrule. Zobaczcie, w tej grze też się na początku idzie do góry, a ja tego nie... no... Mam swoją drogą nadzieję, że głos, audio, poziom głośności jest zadowalający i nie zagłusza mnie. Oby tak było, bo w innym wypadku będzie ciężko. Jeszcze, zanim przejdziemy dalej. Odpowiadając na wasze pytania odnośnie Soul Linka, ja wiem, wplątać inny temat w tę serię nie jest dobrym pomysłem, więc powiem krótko zwięzłe na temat. Póki co... Gdy to nagrywam jest 17 sierpnia. Prawdopodobnie do końca tego miesiąca grawek będzie niedostępny, więc nie możemy nagrać Soul Linka. Tyle. Albo pod koniec miesiąca, zobaczymy. No i jesteśmy, ale zabawa, prawda? Chodź, rozejrzyjmy się. No to lecimy, lecimy jak najbardziej. Mam nadzieję, że moje włosy nie przeszkadzają, bo oczywiście nic z nimi jeszcze nie zrobiłem. Kiedyś będę musiał. Peter, to jest jakiś gawędziarz. Powinniśmy posłuchać o czym... O, ciekawe co tam jest! Lecimy. Lecimy jak najbardziej. Zatem pikory istnieją! Ojciec zawsze mówił, że są prawdziwe. Ojciec, zobacz! Słuchaj, czy w zamku nie był czasem turniej walki na miacie? Ciekawe, kto wygrał w tym roku. Ojciec, pójdź tam! Dosyć szybka jest ta nasza królewna. I właśnie, to jest teraz ta postać. Mamy zwycięzcę! Ojej, królewna Zelda! Wygrałaś na loterii główną nagrodę! Jej! Możesz wybrać sobie nagrodę spośród tych rzeczy. Co to, że za rzeczy? Pierwsze to śliczny kamień w kształcie serca. Dalej mamy... wspaniały klejnot. I wreszcie... ta malutka tarcza. No i co wybierasz? Niech zgadnę. Klejnot? O, ale tu serce też jest bardzo ładne. Wybierz to, co ci się podoba. Ta tarcza jest urocza. Chyba ją wezmę. Co? Czemu? Na co cię taka brzydka rzecz? A co z tym serduszkiem? Jest śliczny. Swoją drogą... Tam był błąd. Jeszcze Toba zrozumiem, bo nie każdemu się wygodnie wprowadza Tobą, ale... Tam był wykrzyknik, a potem znak zapytania. Nigdy tak nie róbcie. Zawsze się robi znak zapytania, a potem wykrzyknik. Wracamy! A co z tym... A
co z tym saduszkiem? Jest śliczny? Albo ten klejnot jest piękny. Obie te rzeczy są lepsze od tej brzydkiej małej tarczy. Nie, ja chcę tarczę. Mogę ją dostać? Dziwna z ciebie królewna. No cóż, dobrze, oto twoja mała tarcza. Masz, chcę ci coś podarować. Czy to tarcze nie pasuje do ciebie, Peter? Jej, dostaliśmy tarczę, ale zajebiste, nie? Super, musimy teraz się bronić. Tadam, daję okejkę. Tak, 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 jak myślałem, wyglądasz świetnie. Możesz mnie teraz bronić przy pomocy tej tarczy. Swoją drogą! Skoro mamy tarczę, poczekajcie, poczekajcie, dajcie mi proszę chwilę. Ponieważ wydaje mi się, że powinienem być w posiadaniu... Nie wiem, czy to będzie słychać. Mam nadzieję, że mnie słyszeliście. Powtórzę jeszcze raz. Powinienem być w posiadaniu. Skoro już mamy tarczę, to mamy i hełm! Nie najlepiej go widać. No, mniej więcej widzicie, nie? O, 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 teraz widać dużo lepiej. Będę teraz Spartaninem. Kurwa mać. Teraz nie jest ten hełm. Jest ciasny jak cholera. Bo to jest dla dzieci bardziej, no nie? Dajcie, spróbujemy. Te okulary mi przeszkadzają, ale dobra, trudno. Mam na sobie teraz hełm. Trochę za ciasny. Wgniata mi okulary, ale możemy iść dalej. O, prawie zapomniałam, mam... Nie da się. Nie da się, no sorry. Sorry, ale możecie zostawić łapkę w górę dla hełmu. Hełm nam się przydał. Odłożymy go na bok. O! Wygląda cudownie. Jedziemy dalej. O, prawie zapomniałam. Mamy zanieść do zamku miecz pana Kowala. Chodźmy, Peter. I teraz my ją bronimy. I ona teraz za nami chodzi. Teraz nie my jesteśmy jej pieseczkiem, tylko ona naszą przyjaciółką. No, możemy się bronić. Więc jeśli ta pani uzna, że chce nam wbić igłę w dupę, to będziemy mogli zapobiec temu. Dobrze, jedziemy dalej. Ten chłopiec jest dla mnie wielką zagadką. Czy on trzyma łyżkę w buzi, czy on trzyma kurwa gila z nosa? Czy on trzyma gila? Tak to wygląda, no sorry. Jakby mu to wisiało i prawie miało ukapać, ale jednak nie kapie. To jest taka jedna, no taka ciekawa ciekawostka, prawda? Chodź, Peter, spieszmy się do zamku. Lub spieszmy do zamku. Czy ona napisała tam śpieszmy? Mam nadzieję, że nie. Bo bym się striggerował. Napluł jej w ryj. Aucie! To pewnie ten handlujący krzak, o którym mówił żołnierze. Mówił, że jakiś krzak deku zaczepia tu przychodniów. Peter, zrób coś z tym, bo inaczej nie wejdziemy do zamku. Gdybyśmy tylko mogli obronić przed tymi... się obronić przed tymi jego orzechami. Przed chwilą dostała tarczę. Teraz musimy się obronić przed kimś. Jakie to wygodne. O ty kurwo! Będziesz mi pluł prosto w... Przepraszam za wulgaryzm, to nie jest gra dla dzieci. Przepraszam, to nie jest seria dla dzieci. Nie, musimy wymyślić jakiś głos dla krzaków deku. Deku. Czy to mi się kojarzy z jakimś Pokemonem? Nie kojarzy. Wiecie co, będę mówił ich głosy na wdechu, jeśli nie będę zapominał. Proszę, wybacz mi, panie! Nie, to wygląda źle. Brzmi źle. Dobra, chuj tam. Usłyszałem o święcie i przybyłem to z nadzieją, że coś sprzedam. Niestety my krzaki gdy rozmawiamy, wypływamy w sobie. Brzmi dużo lepiej. Jeszcze raz. Muszę to powtórzyć. Niestety my, ksaki, gdy rozmawiamy, wypływamy z siebie orzechy. Każdy się boi i ucieka, a ja niczego nie mogę wsedzać. Jak kaczor Daffy. To okropne miejsce do prowadzenia interesów. Wracam do mojej groty. Oj, kurna wybuch. Jeszcze zagrał nam muzyczkę. Trochę mi żal tego handlującego krzaka, ale mnie naprawdę zranił. No cóż, nie będzie już nikogo zaciapiał. Chodźmy szybko do zamku. Nie wiem jak wy, ja mam czasami niestety taki... Ja staram się ogólnie mówić w miarę wyraźnie. I składniowo też poprawnie. Ale zdarza mi się niestety taka przykra sytuacja, czasami często, że gdy mam jakieś tam poszczególne krótkie słowa, to zdarza mi się zamienić ich kolejność miejscami. Sens nadal mamy ten sam, ale nie czytam dokładnie tego, co widzę i to jest trochę irytujące. Ja? O, Peter, przyniosłeś miecz, prawda? Zatem ja, po co? Minister Królestwa Haru, wezmę to ostrze. Przyszedłeś w samą porę. Ceremonia zaraz się zacznie. Ciekaw jestem, czym zajmuje się taki minister. Wybacz, Peter, ale lepiej już pójdę. Muszę przygotować się do ceremonii. Dobrze się bawiłam na święcie, dziękuję za towarzystwo. Swoją drogą, ludzie, ceremonia. Zaraz zobaczycie, jak dużo będzie tu osób. Skoro już tu jesteś, Peter, to czemu nie zostaniesz na ceremonii? A skąd wiedział, że nie zostanę?
ale jebli tą skrzynią. Świeci się, świeci! Wiesz, co to za miecz, Peter? Nazywa się Ostrze Picori i zamyka w tej szkatule bardzo wiele zła. Dla ludu Hyrule Ostrze Picori jest święte. Według legendy dały je nam Picori. Każdy, kto wygra zawody, dostępuje zaszczytu dotknięcia świętego ostrza. Jesteś najlepszy, macasz. Koniec. Teraz król jeszcze, o. Dla króla trzeba wymyślić fajny głos. Wiecie co? Zrobię z niego Shona Connery'ego. Rozpocznijmy ceremonię. Vati, zwycięzco zawodów, możesz podejść do miecza. O Jezu, i Vati. O, to jest też ważna postać. Uczcie się, pamiętajcie. Vati jest super. Jest świetny gościu. Żałuję, że nim się nie da chodzić w tej grze. No, ale trudno. Swoją drogą, nasza postać oryginalnie nazywa się Link w tej grze. I gdy zrobiłem kiedyś stronę internetową do szkoły, jako praca na informatykę, no to właśnie chciałem zrobić, a myślę, a zrobię nie o Pokemonach wyjątkowo, tylko właśnie o Zeldzie. I tam zrobiłem tam trzech głównych bohaterów, czyli Zelda, Vati i właśnie Link. I pan mi mówi, o, bardzo dobrze zrobiłeś, tylko tu powinieneś to jakoś nazwać, a nie Link, bo zmień tu nazwę. A ja, proszę pana, to jest imię postaci. I już mu się skończyły argumenty. Dobra, pomyślmy. O, się tak zaśmiał taki. Wszystko idzie. Nie. Gollum! Wszystko idzie tak, jak trzeba! Oto sławne ostrze Picori oraz szkatuła! W tej szkatule musi być to, czego szukał. Pozwólcie, że uwolnię was z ciężaru jej zawartości! Patrzcie, emocjonująca walka. Tak jak wspomniałem, jest bardzo dużo osób na ważnej ceremonii. Nie wtrącajcie się! Jako zwycięzca mam prawo zbliżyć się do Ostrza Picori. Czekałem na tę chwilę! Ale napierdolił. Ciekawe, czy moja tarcza by temu podołała. Ale brzydki pan złamał ostrze. Oj, uwolnił potwory! Ministra jak Fibou i króla też. Kim jesteś? Dlaczego to robisz? Królowna władająca mocą światła. Ponoć ta tajemnicza moc płynie w żyłach każdej damy rodu. Twojego rodu od dnia, kiedy została ofiarowana waszemu ludowi. Jeśli niczego teraz nie zrobię, to później narobisz mi kłopotów. Obróć się w kamień! A, muszę kliknąć. No i ją zamroziło. Zamroziło, ewidentnie. Każdy, kto mi stanie na drodze, podzieli jej los. Zobaczmy teraz, jaka moc czeka na mnie w szkatule. Pusta? Niczego tu nie było, oprócz tych potworów. Co to ma znaczyć? Cóż, wiem, że moc, której szukam, jest gdzieś tutaj. Nigdzie mi się nie spieszy. Mam czas, by jej poszukać. Jebany się teleportuje. Dobra, jedziemy dalej oczywiście. Cóż, wybudzamy się, drodzy państwo. Tu jest jakaś pani, która nam powie, że... O, wreszcie się obudziłeś. Jest tu mistrz Kowal. Przyszedł do jego królewskiej mości. No to idziemy. O, turlamy się oczywiście. Drodzy państwo, nagrywam prawie 20 minut, a to jest dopiero wstęp. Jeszcze nic nie zrobiliśmy. O, Peter, obudziłeś się. Dobrze się czujesz? Stań obok mnie. Król Hyrule zaraz przemówi. No i to miał być nasz Sean Connery. Zapewne już wszystko wiecie. Człowiek o imieniu Vati zamienił moją szurkę z zalewkami. Nie, to nie jest Sean Connery. Ale dobra, chuj. Może być ten głos. Zamienił moją córkę z zalewkami. Gdybyśmy mieli święte ostrze Picori, moglibyśmy zdjąć tę klątwę. Ale Vati złamał ostrze. Jakkolwiek, nie traci nadziei. Co wiecie o Picori? Picori? Masz na myśli te malutkie chochliki z bajek? Właśnie te. Ale Picori to nie tylko legenda. One na pewno istnieją. Nikt spoza królewskiej rodziny nie zna od nich prawdy. Picori, którzy wykuli święte ostrze, żyją głęboko w lesie Minish. Powinni dać radę naprawić złamane ostrze i przekuć miecz. Co? No musimy natychmiast wysłać tam żołnierzy. Nie, to niczego nie da. Picori pokazują się tylko małym dzieciom.
Nie, nie, ja chciałem zrobić pewien żart. Pewien żart, ale jeśli ja go powiem, to mi zdejmą. Jakby mam przekazać ten żart? Może po prostu... Nie mogę. Wiecie, żart o pedofilach, dobra, nieważne. Nasi żołnierze mogą szukać ich latami, a i tak nie znajdą. Rozumiem. Może w takim razie pójdzie Peter. Jeśli już odzyskał siły, to tak, chcę go o to poprosić. Błagam, pomóż nam odczarować moją kochaną Żeldę. Pikory powinni wiedzieć, jak zrobić nowy święty miecz. Przez te uwolnione potwory, podróż może okazać się niebezpieczna. Proszę, weź ze sobą ten miecz, razem ze złamanym ostrzem Pikory. Mamy złamane ostrze. A i dostaliśmy miecz. A to miecz dziadka naszego, okej. Okay. Swoją drogą, jeden z moich przyjaciół ma na imię... Pseudonim Kowal. Pozdrawiam. I tak tego nie obejrzysz, chuju. Ten ostry miecz zrobił twój dziadek. Dobrze, wyślijcie natychmiast żołnierzy. Niech szukają Waciego. Głęboko w lesie Minisz znajdziesz miejsce zwane Sanktuarium Odstępów. Kiedyś było to miejsce spotkań ludzi i pikori. Chyba tam najlepiej zacząć poszukiwania. Zabierz ze sobą mapę. Jeśli zgubisz się podczas wędrówki, po prostu spójrz na mapę. Zaznaczyłem położenie lasu. Powodzenia, uważaj na siebie. Swoją drogą... Nie wiem, jakoś ja znam tę mapę na pamięć, jakoś nigdy nie korzystam. Liczę na siebie, Peter. Tylko ty możesz złamać klątwę i uratować królewny Żeldę. No to lecimy. Lecimy, drodzy państwo. Szkoda tylko, że Żelda będzie zamrożona przez sporą część tego gameplaya w kamieniu. Przyspieszę to, kurwa, bo naprawdę będę szedł w nieskończoność. I niestety nie będziemy gadać ruskim głosem, ale to nic. Mamy tutaj, prawda, walkę z jakimiś oktorokami. Tak się nazywają te potwory, oktoroki. Swoją drogą przypominam delikatnie oktilery. Ta muzyka! Stop! O Jezu. Cudo. To jest, kurwa, jebane cudo! Ty kurwo. Jest tak przyjemny utwór. No tu skurwysynki. Gangbang. Ja się jaram tą muzyką po prostu, ja nie mogę przestać. A posłuchajcie, jak na przyspieszeniu brzmi chujowo. Dlatego nie lubię przyspieszać tej gry. Tej gry wyjątkowo nie lubię przyspieszać. Dostanę coś? Nie dostałem. O, tu strzelają we mnie, dobrze, że nie doszło. Chuliganie. O, tam ktoś kopie, ale fajnie. Może kiedyś do niego pójdziemy, może nam się uda. Nie wiem, bo tę grę trzeba trochę pograć, żeby ją skończyć na 100%, wiecie? Nigdy mi się nie udało w sumie, ale byłem blisko. Bardzo blisko, dawno temu. Oż ty, chodź mała cholero. I zaczyna się nowe miejsce, Las Minisz. Dokładnie tutaj, gdzie mieliśmy przyjść, bo nie wiem, jeżeli spojrzymy na mapę, no to właśnie tu mieliśmy być. O, widzicie? To jest bardzo, bardzo wygodne w sumie. I tu pokazuje nam naprawdę wszystko. W tamtym domku na przykład mieszka... Nie będę wam spoilerował, nie będę, nie ma opcji. Nie ma opcji. Dobra, wracamy oczywiście. Tutaj podniszczymy sobie krzaczki, zarpimy tego koleżkę. Tutaj to na przykład nie da się w tej chwili zniszczyć tych zarośli. To tam pójdziemy w swoim czasie. Przyspieszę to troszeczkę. Tutaj na przykład wyskakują z ziemi takie śmieszne czuczu. To dosyć ważne postacie. Mamy 20 prawie 5 minut odcinka. Myślę, że pójdziemy tylko do wioski i zakończymy ten odcinek. Wróć, nie tędy. Idziemy dalej. Idziemy do sanktuarium, bo sanktuarium znajduje się o tutaj. Już je widać. Ale... I to jest kolejna bardzo ważna postać. Jeszcze nie wiem, jaki jej głos wymyślić. To jest najgorsze. Bo to jest bardzo, bardzo, bardzo ważna postać, która będzie gadać więcej niż my. Bo w sumie my nic nie gadamy przez całą rozgrywkę. Nie mam pojęcia niestety. Czy to ma być Kajor Donald? Chwileczkę. A, dobra, już wiem, co mi się tak trzęsie śmiesznie. Dobra. Spróbujmy kaczonego... Albo Goofim. Achiu, ratunku! Na pomoc! W sumie nawet pasuje. Bo wygląda jak Kaczor Donald, nie? Ale ten może być Goofim naszym. Ouch! Niech ktoś ich powstrzyma! Nie, serio, to jest zjebany głos. O mój Boże, nie. Spróbujmy kaczonego Donalda. Au, au, na pomoc! Czy ktoś mnie słyszy?
Nie, to będzie chujowe. O mój Boże, nie. Nie, nie, nie. Nie, nie wiem, nie wiem jaki głos. Nie wiem jaki głos. Słuchajcie, możecie mi zaproponować, to będzie pytanie dnia, jaki głos powinniśmy nadać naszej zielonej postaci. No, mam nadzieję, że nie zapomnę wprowadzić tego pytania dnia, bo jest dosyć ważne. Jaki głos powinniśmy mu nadać, bo jeszcze nie mam pomysłu. Myślę, że zostawię to pytanie po prostu dla was. Hej, ty tam mały. Będę póki co mówił swoim głosem, okej? Au. Hej, nie stój tak. Zrób coś. Możemy z niego zrobić Iwonę. Au, 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 au. Co z tobą? Lubisz patrzeć, jak się nade mną znęcają. Pomóż mi. Napiszcie, czy chcecie Iwonę, czy jakiś inny głos. Propozycja, która mi się najbardziej spodoba, zostanie oczywiście użyta. Uf, doskonale. Mało brakowało, nie żebym sam nie dawał im rady, ale pomówmy o czymś innym. Co robi tu głęboko w lesie samotne dziecko? Ach tak. Powiadasz, Pikori oraz Vati. Vati kogoś zaczarował. Co? Święte ostrze? Doprawdy. Rozumiem. Wiesz, mamy ze sobą wiele wspólnego. No bo widzisz, ja także chcę zdjąć klątwę rzuconą przez Vatiego. A ty powiedziałeś, że przekucie świętego ostrza może zdjąć jego klątwę, prawda? No to znalazłeś sobie towarzysza, mój chłopcze. Nazywam się Ezlo. Ezlo, 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 Ezlo. Ezlo Auditore! Strasznie miło mi cię poznać. Spierdalamy ją. Czekaj, czekaj, mówię. Ale szybko idziesz. Doprawdy, za szybko. Nie możesz dzwonić. Zapewne zauważyłeś, że nie mam nóg. Wcześniej był żart o pedofilach, teraz mógłby być żart w wyścigach rydwanów. Chłopcze, przyjrzyj mi się. Naprawdę sądzisz, że nadążę za tobą? Nic nie dociera. Ciężko jest z tobą się dogadać, chłopcze. Czapeczka. No, teraz na pewno mnie nie zgubisz. Ojej, ale tu wygodnie. Na pewno wygodniej niż sądziłem. To duże ułatwienie. Hej, przestań się wiercić, stój w miejscu. No, dobrze. O tak, o to chodziło, znacznie lepiej. Przypuszczam, że jeszcze wiele musisz się nauczyć o tym świecie. Jeśli chcesz mojej rady, to wciśnij select, chętnie pomogę. Ach, co za biedne dziecko. Naprawdę, możemy kliknąć select, patrzcie. Co? Jeszcze nie zdążyłem się usadowić, a ty już czegoś chcesz. Sanktuarium Ostępów leży w samym sercu lasu. Przecież to oczywiste. Tak mi podpowiada intuicja. Dobra, możesz ruszać dalej. Drodzy Państwo, zanim ruszymy dalej, myślę, że to jest najlepszy moment, żeby skończyć ten odcinek. Nie zabijajcie mnie. Nie zabijajcie mnie. Po prostu zapiszę sobie rozgrywkę i na tym zakończymy. Mamy 28 minut odcinka. Mam nadzieję, że wam się podoba oczywiście. Rozgromcie buton od łapkowania. Jeśli chcecie więcej, to koniecznie mi o tym po prostu pokażcie, prawda, tymi wyświetleniami, tymi łapkami, komentarzami. Oczywiście pamiętajcie, że pytanie dnia dla was, czyli jakiego głosu używać dla Ezlo. Jak na razie głos Iwony bardzo mi się podoba. Jeżeli chcecie, żeby było tego więcej, to oczywiście... To niebezpieczne miejsce. Tyle tutaj potworów. Uważaj, mały. Nie chciałbyś, żeby mnie skrzywdziły, prawda? No. Także dziękuję wam bardzo za oglądanie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Zapraszam do grupy Łobuffet i Pietra. Link jest oczywiście w opisie. No i tyle. Trzymajcie się. Cześć.